Nie od dziś wiadomo, że Baribal i Zuzia to są taką parą kotków, które lubią razem przebywać. I kiedy jeszcze nie było bocianówki, tej nowej, kiedy stara się waliła, a domkami były tutaj lodówki, to Baribalek zawsze z Zuzią razem w lodówce czy w kartonach spały. Od czasu wybudowania, zakupienia bocianówki, to Baribalek i Zuzia śpią jakby osobno, ale poza bocianówką, nie w bocianówce, czyli gdzieś tu w tych których domkach. Ale od czasu, jak wykonałem gdzieś tydzień temu tą półkę i na niej zainstalowałem ten domek, to okazało się, że przez pierwsze 3 noce zamieszkała w niej i spała Zuzia. No Baribalek też tam chciał, ale zawsze Zuzia była pierwsza. Ostatnie, przedostatnie 2 noce, no to Baribalek uprzedził Zuzię i spał Baribalek w środku. No dzisiaj w nocy, dzisiejszą ostatnią noc, Zuzia z kolei odbiła, że tak powiem, ten domek i ona tam zamieszkała. I tak myślałem, że będą na zmianę sobie tam każde będzie próbowało, które wcześniej zająć ten domek. No a teraz mam dzień przed południem i poszedłem zobaczyć, co tutaj się dzieje i o dziwo, a właściwie nie o dziwo, tylko jest tak, jak było na początku. Baribalek są razem z Zuzią. Tylko sęk jest w tym, że to jest szafka nocna i ona nie jest duża. Ale to nie przeszkodziło, że prawdopodobnie Baribalek był pierwszy, a Zuzia mu się wprowadziła też. I teraz są oba. Śpią. Zuzia, kiciulka, ciasno, prawda? Ciasne, ale własne. Jak w piosence. O, Baribal, kiciulek. Kiciulek, Baribal. Pościskały się. No jaki stąd wniosek? No wniosek jest stąd taki, że skoro tutaj mamy domek i kotki lubią tutaj na tej półce w tym domku spać i Baribal i Zuzia i ten domek jest za mały, to będę musiał wykombinować większy domek tutaj ustawić. No zastanowię się, jaki tu domek wymodzić, ale prawdopodobnie zrobię to tak, że tutaj chyba wstawię jeden z tych domków dużych. I tak patrzę i chyba dzisiaj zrobię tak, że o, ten domek, który jest tutaj najniżej, ten tam wstawię. I w ten czas Zuzia i Baribalek się zmieszczą razem bez problemu. No problemem tu trochę widzę jest, że ta półka nie jest taka szeroka, że ten domek trochę będzie w powietrzu jakby z tej strony. Ale to jakoś rozwiąże na pewno. I tak zrobimy dzisiaj, kochani, naszym kiciusiom. Bo skoro one tak lubią razem, no to trzeba wszystko zrobić, żeby razem były. Nie? Albineczko tego, Zuzia? Nie? Baribalku? Tak zrobimy. Dzisiaj. Zawsze staram się zwracać uwagę, co kotki chcą i później na podstawie obserwacji wyciągać jakiś wniosek i tak dostosować, żeby kotki były zadowolone. No to tyle, kochani, na dzisiaj.